Tekst manny na 7 października? Każdy, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 26. Komentarz parałzyjny. Nadzieje zbudowane na obietnicach Pana, którym nie towarzyszą uczynki. Są nadziejami zbudowanymi na piasku. Jest tylko kwestią czasu, kiedy nadejdzie wielka próba, która pokaże, że takie nadzieje są całkowicie bezużyteczne. Okaże się, że zwiodły one osoby je żywiące, które były pewne udziału w królestwie. Z drugiej strony ci, którzy budują w posłuszeństwie, a ich serce i język wyznają i czczą Pana. Uczynki potwierdzają ich wiarę, a ich owoce dają świadectwo bliskiego związku z Panem, przejdą przez wszystkie życiowe burze i nigdy nie zostaną poruszeni ani zachwiani, ponieważ stoją na mocnym fundamencie. – Reprint numer 3317 Komentarz Epifaniczny Wypowiedzi Jezusa i nauki Biblii są tożsame ponieważ Bóg podawał pismo święte przez swego Syna, począwszy od jego przedludzkiej egzystencji. Słuchać jego słów znaczy rozumieć je, reagują na nie tylko cisi. Niewątpliwie głupim jest ten, kto je rozumie, a nie poddaje się ich wpływowi. Wszystkie jego wysiłki by czynić nadzwyczajne rzeczy w imieniu Pana, zakończą się niepowodzeniem, jeśli chodzi o rozwój w podobieństwie do Chrystusa, a tym samym o rozwój charakteru podobającego się Bogu. Struktura wiary takiej jednostki, jak dom zbudowany na piasku, zostanie zmieciona przez deszcze, wiatry, burze i powodzie czasu wielkiego ucisku, który przyjdzie na nią i na cały świat. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Przypowieści Salomonowe rozdział 10 werset 8 Mądre serce przyjmuje przekazanie, ale głupi odwark swoich upadnie. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Rozdział siódmy wersety dwudziesty czwarty, dwudziesty piąty i dwudziesty siódmy. Wszelkiego tedy, który słucha tych słów moich i czyni je. Przypodobam mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce, i spadł gwałtowny deszcz, i przyszła powódź, i wiatr wiały, i uderzyły na on dom, ale nie upadł, bo był założony na opoce. I spadł deszcz gwałtowny, i przyszła powódź, i wiatr wiały, a uderzyły na on dom, i upadł, a był wielki upadek jego. Rozdział trzynasty wersety siódmy, czternasty, piętnasty i od dziewiętnastego do dwudziestego trzeciego, a drugie padło między ciernie, i wzrosły ciernie, a zadusiły je. I pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, które mówi. Słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie, i widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie, albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je. Gdy kto słucha słowa o tym królestwie, a nie rozumie. Przychodzi on zły i porywa to, co wsiano w serce jego, ten ci jest on, który podle drogi posiany jest. A na opoczystych miejscach posiany, ten jest, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje, ale nie ma korzenia w sobie, lecz doczesny jest, a gdy przychodzi ucisk, albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A między ciernie posiany. Ten jest, który słucha słowa, ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw zadusza słowo, i staje się bez pożytku. A na dobrej ziemi posiany, jest ten, który słucha słowa i rozumie. Ten ci pożytek przynosi, a przynosi jeden setny, drugi sześćdziesiątny, a drugi trzydziestny. Ezechiela rozdział 33, wersety od 30 do 32. Ale ty, Synu Człowieczy, Słuchaj. Synowie ludu Twojego często mówią o Tobie około ścian i we drzwiach domów, i mówi jeden do drugiego. I każdy do bliźniego swego, mówiąc, pójdźcie, a posłuchajcie, co za słowo od Pana wyszło. I schodzą się do ciebie. Tak. Jako się schodzi lud, i siadają przed obliczem twoim, jako lud mój, i słuchają słów twoich, ale ich nie czynią, a choć je sobie usty swemi smakują, wszakże za szkaradnym zyskiem swoim serce ich chodzi. A oto tyś im jest jako pieśń wdzięczna pięknego głosu, i dobrze umiejętnego śpiewaka, słuchając wprawdzie słów twoich. Ale ich nie czynią. Rzymian rozdział drugi werset 13 gdyż nie słuchacze zakonu sprawiedliwymi są u Boga, ale czyniciele zakonu usprawiedliwieni będą. Rozdział dziesiąty wersety od 14 do 21 Jakoż tedy wzywać będą tego, w którego nie uwierzyli? A jako uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jako usłyszą bez kaznodziei? Jakoż też będą kazać, jeśliby nie byli posłani? Jako napisano, o jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy. Aleć nie wszyscy posłuszni byli Ewangelii, albowiem Izajasz mówi, Panie, któż uwierzył kazaniu naszemu? Wiara tedy jest słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Ale mówię, Izali nie słyszeli? I owszem, na wszystkie ziemie wyszedł głos ich i na kończyny okręgu ziemi słowa ich. Ale mówię, Izali tego nie poznał Izrael? Pierwszy Mojżesz mówi, ja was do zawiści pobudzę przez naród, który nie jest narodem, przez naród nierozumny rozdrażnie was. A Izajasz śmiałości używając mówi, jestem znaleziony od tych, którzy mnie nie szukali, i jestem objawiony tym, którzy się o mnie nie pytali. Ale przeciwko Izraelowi mówi, cały dzień wyciągałem ręce moje do ludu upornego i sprzeciwiającego się. Jakuba rozdział pierwszy wersety dziewiętnasty i od dwudziestego drugiego do dwudziestego piątego. A tak, bracia moi mili, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi. A bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, oszukiwającymi samych siebie. Albowiem jeśli kto jest słuchaczem słowa a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciadle. Bo samego siebie obejrzał i odszedł, a wnet zapomniał, jakim był. Ale kto by wejrzał w on doskonały zakon wolności i zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławionym będzie w uczynku swoim. Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 49. Ale który słucha, a nie czyni. Podobny jest człowiekowi, który zbudował dom swój na ziemi bez gruntu, o który się otrąciła rzeka i zarazem upadł, a był upadek domu onego wielki. Rozdział 11 werset 28. Ale on rzekł, owszem błogosławieni są, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go. Rozdział 13 wersety od 24 do 27. Usiłujcie, abyście weszli przez ciasną bramę, albowiem powiadam wam, wiele ich będą chcieli wnieść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi, a poczniecie stać przed drzwiami, i kołatać we drzwi, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam, Wtedy on odpowiadając rzecze wam, nie znam was, skąd jesteście, wtedy poczniecie mówić, jadaliśmy przed tobą i pijali, i uczyłeś na ulicach naszych. A on rzecze, powiadam wam, nie znam was. Skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Pieśni 49, 22 79, 296, 306, 311, 332. Wiersze brzasku. 209. Ktoś tu, ktoś tam. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5407. Pytania, jakim jestem słuchaczem słowa? Jak słuchałem, słuchałam słowa Bożego w tym tygodniu. Jakie były powody, duch i wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.